Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Telewizji dla Ciebie. Dzisiaj jesteśmy na przedwyborczym finiszu i druga runda rozmów z kandydatami do parlamentu. Dzisiaj moim gościem po raz kolejny pan Wojciech Sauga. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak się Pan czuje na końcu kampanii? A jeszcze dużo dni, więc dużo dni. Wiemy to z życia, że ostatnie dni potrafią odmienić losy. Walczymy o głosy jako Koalicja Obywatelska. Liczymy na zwycięstwo, na dobry wynik. Kibicujemy też potencjalnym koalicjantom. Działamy, walczymy. Właśnie pojawia się dużo pytań na tym finiszu o same takie konkrety. Najczęstsze pytanie, które słyszę i skierowane do Pana, dlaczego nie powstała DTS Wschód? Większość kierowców, którzy wyjeżdżają z Jaworzna w stronę Katowic, ale nie tylko mieszkańcy Jaworzna, ale Sosnowca, Mysłowic, no pytają, co zawiodło, bo zapewnienia, huczne podpisywanie różnych umów się odbyły, a drogi nie ma. Myślę, że to za duże słowa, że już miała powstać, ponieważ tego typu inwestycje naprawdę rodzą się latami. To nie są krótkie takie strzały, krótkie piłki. Bardzo poważna inwestycja, bardzo ważna droga. Dzisiaj wciąż nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej, decyzji, którą jakby załatwia, w cudzysłowie prowadzi tą sprawę jaworzyński magistrat i która w ogóle upoważnia do składania wniosków o dofinansowanie tej drogi, ponieważ wiemy, że same miasta, bo to Jaworzno, Sosnowiec i Mysłowice chcą budować tą drogę, ale same miasta nie udźwigną tej drogi. Musi być wsparcie środkami europejskimi, musi być wsparcie państwa. Poprzednia część DTS-ki budowała się 30 lat i po ostatnim, to było 2 lata temu, spotkaniu z prezydentami, gdy okazało się, że właśnie król jest nagi, że środki europejskie czekają, a decyzji środowiskowej brak, nie da się złożyć wniosku o dofinansowanie, ustaliliśmy, że będziemy robić wszystko, żeby tą drogę kontynuować, prowadzić, ale perspektywa jej wybudowania no nie jest szybka. Co pan sądzi o tym, że jednak przychodzą moim zdaniem bardzo trudne dni dla samorządu? Prowadzenie inwestycji, wręcz zakończenie tych inwestycji, które zostały rozpoczęte, na przykładzie Jaworzna możemy w samym centrum zobaczyć te zmiany, które zachodzą, ale to wszystko miało być już zrobione rok temu. Firmy mają potężne problemy. Kończyć tych inwestycji się wręcz nie da, a rozpocząć nowych, no praktycznie też. Musimy dbać o to, dbać. Teraz będę mówił o samorządowcach, ale samorządowcy krzyczą, że tych środków ubywa. Drogie reformy jakby nakładane na samorząd, chociażby reorganizacja służby edukacji. Grube miliony pochłania środków. Drożeją usługi, drożeją ceny, które wynikają z przetargów i samorządy coraz większe mają kłopoty, żeby spiąć budżety i w ogóle znaleźć nadwyżki finansowania na inwestycje. 30% miast na prawach powiatu już nie ma tych nadwyżek. Jedynie może robić z kredytów, które no, kiedyś trzeba będzie spłacić. Jeżeli tych nadwyżek nie będzie, to i na spłatę może nie być. Więc finanse samorządów są zagrożone i o tym musimy mówić w Warszawie. O to trzeba zabiegać w Warszawie, żeby zmiany, które się dzieją jakby w parlamencie, w kwestii ustawodawczej, nie uderzały w samorządy, nie zabierały samorządom środków na rozwój. Jeżeli się rozejrzymy wokół, większość rzeczy, które zostały wybudowane, chociażby w naszym mieście, to jest za sprawą samorządów, wsparte oczywiście środkami krajowymi. To dobra współpraca właśnie wszystkich szczebli i parlamentarzystów jaworzyńskich i samorządowców wojewódzkich, chociażby gdy byłem marszałkiem, czy inni ludzie sprawowali takie funkcje i właśnie samorządu lokalnego pozwala tak dobrze projektować inwestycje, zdobywać środki i rozwijać miasto. Dlaczego tak się dzieje, że wszyscy to rozumieją, mówią w swoich regionach, w swoich miastach o tym, że tak musi być, a jednak w Warszawie zapadają takie decyzje, które utrudniają wykonywanie tych działań lokalnie? No dzisiaj widzimy, że narracja rządu, narracja
władz, które sprawują rząd duszy i nie tylko rząd dusz w Polsce, są jakby, wychodzą przeciw samorządom. Samorządy są krytykowane, atakowane. Samorząd stał się jakby wrogiem rządu i to wszyscy widzimy i to postępuje. Jest tak zwana centralizacja, odwrócenie trendu, który był jeszcze przez prawie 30 lat. Przez 30 lat wzmacnialiśmy samorządy, przekazywaliśmy środki niżej, większe uprawnienia dla prezydentów, dla rad miast czy gmin, to samorządy decydowały o rozwoju. Teraz rząd chce decydować o rozwoju, więc zabiera środki, bądź szereg dzisiaj rzeczy, które są rozdawane, czy reformy, czy pseudoreformy, które są wdrażane przez rząd, dzieje się kosztem samorządów. Obniżenie stawki PIT uderza nieprawdopodobnie mocno właśnie w samorządy i możliwość prowadzenia przez nich inwestycji. Jeżeli mówimy o tych priorytetach, chyba w priorytetach każdej partii, to taki wspólny mianownik ciągle powtarza się, problem zdrowia. Wszyscy mówią, że dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów, to się ma poprawić. Mnie się wydaje, że no nie ma kampanii wyborczej, w której te tematy nie byłyby podnoszone, a z drugiej strony widzimy zmasowany odpływ lekarzy z Polski tu, gdzie się kształcili, tu, gdzie nasze państwo jakby poniosło koszty ich edukacji, zamykane szpitale. Tak naprawdę, co nas czeka w tym obszarze, bo wiele osób martwi się nawet o ten nasz jaworzyński szpital, który jest dobrze oceniany, ale no nie wszystkie oddziały, można powiedzieć, no mają taką dobrą wizję przyszłości. Nie ma tygodnia, żeby gdzieś w jakimś mieście w naszym województwie nie był zamykany bądź zawieszany jakiś oddział szpitalny. Brakuje lekarzy, brakuje środków w szpitalach i to jest coś, co powinniśmy ponad podziałami tutaj politycznymi o to zadbać w naszym mieście, bo nie wyobrażam sobie, że w Jaworznie też zaczęłyby znikać oddziały szpitalne. Takie miasta jak Jaworzno zasługują na szpital, duże miasta, a nie tak miasta jak mieszkańcy, którzy tu mieszkają. Przez lata nasz szpital rozwijał się taki dość harmonijny, dobry sposób. Coraz lepsze opinie, lepsi specjaliści, coraz nowe potrzebne oddziały się tworzyły. Nie możemy tego zmarnować. A to zamykanie szpitali jakby dzieje się tak trochę po cichu, to jakby nikt nie reaguje na to. Ostatnio w Wodzisławiu Śląskim, wcześniej w Świętochłowicach, w Chorzowie dwa oddziały szpitalne zamknięte. Wygasza się służbę zdrowia i żebyśmy się tu w Jaworznie za chwilę nie obudzili z czymś takim, że nie będzie szpitala i do lekarza będziemy jeździć do Katowic czy Sosnowca. Myślę, że nie o to chodzi. Tu ponad podziałami musimy znaleźć porozumienie i naprawdę bronić tego, co jest najcenniejsze, czyli zdrowia. Bardzo duży impuls rozwoju gospodarczego to budowa nowego bloku 910 elektrowni Jaworzno. To rzeczywiście są różne algorytmy, które mówią, że wydane takie ogromne pieniądze, bo to ponad 6 miliardów złotych w danym mieście, to napędza gospodarkę, napędza rynek nieruchomości, rynek usług w mieście. Jak pan to widzi? Bo dzisiaj słyszymy, że blok, który miał być zapewnieniem dla kilkudziesięciu lat bytności jaworznickich kopalni, no też może być przygotowywany po to, żeby spalać ten węgiel nie tylko stąd. Kolejne duże wyzwanie właśnie dla naszej wspólnoty, dla polityków wywodzących się z tej wspólnoty. Też musimy zakasać rękawy i teraz bronić bytności czegoś, co kiedyś wspólnie tutaj energetycy, politycy w cudzysłowie załatwili, że ta inwestycja powstała. Tak jak pan powiedział, bardzo duża inwestycja. Jeżeli popatrzymy na skalę tej inwestycji, to kilka budżetów miasta jest wydawanych w ramach tej inwestycji. To powoduje, że energetyka z Jaworzna nie znika, że są miejsca pracy. Mamy najnowocześniejszy blok i blok na węgiel, co też jest istotne, ponieważ jakby koncept zaprojektowania energetyki w Jaworznie był w oparciu też o jaworznicką kopalnię, żeby dostarczała węgiel. Dzisiaj widzimy kłopoty, duże kłopoty jaworznickiej kopalni, kłopoty z wydobyciem węgla, kłopoty z kosztami. Też rozpoczęta kiedyś
2011 roku budowa szybu Grzegorz ma otworzyć pokłady, ma obniżyć koszty i umożliwiać wydobycie tutaj węgla jaworznickimi siłami na potrzeby jaworznickiej elektrowni. To jest zagrożone w tej chwili i znowu musimy zakasać rękawy i wspólnie zadbać o to, żeby węgiel z jaworzyńskiej kopalni trafiał do jaworzyńskiej energetyki, żeby to były miejsca pracy. A jeszcze raz mówię, dzisiaj sytuacja nie wygląda najlepiej. Chciałbym zapytać, stojąc na dworcu w Szczakowej, wybrałby się pan pociągiem do Katowic albo do Krakowa? Marzę o tym. Chciałbym właśnie, żeby tak się stało. Też inwestycja linii Kraków-Katowice dobiega powoli końca. Mówię o linii kolejowej. To też wieloletni program, wieloletni projekt, który zaczął się lata temu za innej ekipy rządowej, ale nie o to mi chodzi. Ja tylko mówię o tym, że pewne rzeczy trwają i one właśnie były negocjowane kiedyś dawno, dawno temu, a dzisiaj przecinamy wstęgi. Potrzebne są centra przesiadkowe, potrzebne są parkingi, ale przede wszystkim potrzebne są połączenia. Jeżeli te dworce zostaną już oddane, linia wyremontowana, podróż do Katowic może trwać 20 kilka minut. Jestem przekonany, że może to być bardzo dobra alternatywa dla jazdy samochodem. Dzisiaj córka jeździ pociągiem, opowiada mi, że woli jechać pociągiem, bo jest duży komfort, klimatyzowane wagony, czas tylko na razie przeszkadza jej w tej podróży i to jest kluczowe. Natomiast musimy zadbać o to, żeby były połączenia, były pociągi i żeby jaworznickie stacje wróciły jakby na mapę przewozów kolejowych, a tym najbardziej kolei śląskich. Finał kampanii, można powiedzieć, spokojnej. Nie widziałem tutaj żadnych takich agresywnych ruchów. Kandydaci raczej pokazują się, nie wzbudzając takich kontrowersji. Jak to jest? Rzeczywiście ta kampania do parlamentu lokalnie nie jest aż tak emocjonująca? Jest emocjonująca. Jak czytam fora internetowe, wpisy pod różnymi postami, czy moimi, czy różnych kandydatów, te emocje są, nieraz są za duże, bym powiedział, i takie nieeleganckie komentarze. Natomiast odpukać, nie ma jakiejś takiej drastycznej wojny, bym powiedział, między kandydatami. W tym sezonie politycznym nie są na jakąś masową skalę niszczone banery, nie są zrywane, co widzimy w innych miastach, nie są cięte nożami, nie ma dopisków, ale jeszcze jest tydzień, żeby tych emocji nie wzbudzić, bo w polityce nie chodzi o to, żeby się jakby zderzać i walczyć ze sobą, ale żeby właśnie dyskutować na argumenty, na z jednej strony przedstawiać dorobek, a z drugiej strony sprawy, którymi chcemy się zająć. Na pewno górnictwo, energetyka, budowa DTS-ki, powrót kolei, przewozów kolejowych do Jaworzna, walka o szpital czy finanse samorządu. To jest coś, czym ja to kładę na stole i chciałbym się zająć w przyszłej kadencji. Na koniec pytanie. Cieszy mnie to, że widzę pod koniec tej kadencji polityków na ulicach. Rozmawiacie z ludźmi rzeczywiście, rozdajecie różne gadżety. Czego się pan ciekawego dowiedział od tych osób, z którymi pan rozmawiał? Jak oni reagują i czy faktycznie te ich problemy się powtarzają? Czy to są takie same rzeczy w większości, z którymi przychodzą? I co pana jakby zaskakuje w tych kontaktach międzyludzkich? Jakby spraw tyle, ile rozmów, ile spotkanych ludzi. Natomiast przeważa dzisiaj, czego jakby w mediach do końca nie widać, ale sprawa służby zdrowia, kolejek do lekarzy, to jest bardzo poważny problem. Pokazują mi ludzie, nieraz właśnie wracają z przychodni, czy z apteki, czy rachunek za leki, czy wyznaczenie terminu do lekarza. Spotkanie osoby, która mi mówi, że ledwo chodzi, a termin do specjalisty ma za 3 lata, no jest wielkim kłopotem, jest wielkim problemem, nie samo spotkanie, jak sprawa, którą ktoś zgłasza. Dużo młodzież generalnie mówi o czystym powietrzu, o smogu, o transporcie publicznym właśnie.
to jest jakby w zainteresowaniu ludzi młodszych, ale też dużo takich emocji przenoszonych z telewizora, z tej polityki centralnej. Jedni są tacy, drudzy tacy. Dużo ludzi ma już, widzę, wyrobione zdania, ale znaczna część jeszcze pyta, jeszcze szuka odpowiedzi, na kogo głos oddać. Ja zachęcam oczywiście do głosowania na moją osobę czy kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Jaki plan na te ostatnie dni? Jakby wszystko wydaje się już wywieszone, jedynie docieranie pozostaje do ludzi jeszcze raz do ludzi w różnej formie, ale najlepsze są kontakty, tak jak pan powiedział, bezpośrednie przez zatrzymanie się, porozmawianie, no i przedyskutowanie, nakłonienie do głosowania, przedstawienie właśnie dorobku programu, a myślę, że mam o czym mówić w tych wyborach. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że to nasze przybliżanie sylwetek kandydatów z różnych partii politycznych pozwoli Państwu podjąć właściwy, dobry wybór, a najważniejsze jest to, aby każdy, obojętnie jakie ma poglądy polityczne, w tych wyborach wziął udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję.